zapalenie tego pojazdu. No słuchajcie, w tym pojeździe, żeby go zapalić, trzeba o jednej rzeczy pamiętać. Bardzo ważna to jest rzecz. Okazało się, że układ dolotowy, czyli zawory ssące, zamocowane są w gniazdach, które do cylindrów mocowane są za pomocą jaskółczego ogona. Jaskółczy ogon, taki typ połączenia obudowy razem z cylindrem, nie przetrwał próby czasów. Przez tyle lat, ile ten pojazd jeździł, na którym się ścigano, doprowadziło do tego, że w tym miejscu mamy luzy. Zastanawialiśmy się na różny sposób, jak te luzy wyeliminować z tego pojazdu. Te luzy o tyle są kłopotliwe, że następuje zasysanie powietrza poprzez nieszczelności pomiędzy obudową a cylindrem i zamiast z gaśnika pobierać bogatą mieszankę, fałszywe powietrze nie ułatwia nam zapłonu. Myśląc o tym, jak naprawić ten silnik, czy jak przywrócić jemu sprawność, byliśmy na początku zdecydowani na to, żeby robić od nowa odlewy. Okazało się to niezwykle kosztowne i bardzo trudne w wykonaniu. W związku z tym poprzestaliśmy na tym i zdecydowaliśmy na to, żeby zobaczyć, czy bez robienia całego tego nowego, szczelnego układu dolotowego udałoby się ten pojazd zapalać poprzez wstrzyknięcie mu paliwa bezpośrednio do układu dolotowego, czyli wzbogacenie mieszanki. Słuchajcie, jak patrzycie na gaźnik, od spodu do tej komory pływakowej jest tam taki krótki, wygięty w formę litery L rureczka. Co to za rurka? Wyobraźcie sobie, że to jest rurka zasysające powietrze tylko przy rozruchu. Od dołu. Natomiast podczas normalnej pracy zasysane jest paliwo poprzez główną gardziel z boku gaźnika, przy czym ta główna gardziel z boku gaźnika ma membranę. Spróbuję odkręcić, żeby Wam to pokazać. Ta membrana na sprężynce, ona otwiera się i pozwala na ciągnięcie poprzez dyszę główną powietrza, tylko wówczas, kiedy silnik już zapali i stwarza duże podciśnienie. Normalnie jest zamknięte. Zamknięty jest zaworek. Dzięki temu tylko tym dolną rurką powietrze przy starcie tego silnika miesza w paliwo i dostarcza do silnika. Natomiast w momencie, kiedy silnik zaskoczy, potężna pojemność, przecież to jest prawie 700, zaczyna ssać powietrze z tak dużą siłą, że w sposób naturalny sprężynka, mięciutka sprężynka uchyla zaworek i powietrze zaczyna się dostawać do gaźnika przez ten główny wlot. No to skoro ten wlot, ten zawór da się tak łatwo wykręcić, to najłatwiej ten pojazd zapalić za pierwszym razem, bo potem jak już silnik jest nagrzany, to już nie trzeba takich rzeczy robić, bo on już po prostu pali. Najlepiej jest odkręcić, tak jak przed chwilą Wam pokazałem, tą dyszę z tym zaporem i wstrzyknąć do środka paliwo, do gaźnika, do kolektora. Pojazd zapala bez problemu od razu. Czyli jak zobaczyliśmy, że ten pojazd tak doskonale pali, po wstrzyknięciu tego paliwa, po tej szprycy i utrzymuje już podczas pracy wspaniały i tembr, i moc tego silnika, w związku z tym zdecydowaliśmy, że nie będziemy próbowali uszczelniać tego połączenia. W końcu nikt na tym pojeździe nie będzie jeździł na co dzień. Takich jeżdżących pojazdów zachowały się tylko 3 sztuki, ta jest czwarta w ogóle na terenie Europy i świata. Szukaliśmy jakichkolwiek wskazówek, zresztą, żeby odrestaurować ten pojazd, musieliśmy pytać, pisać, korespondować z ludźmi, którzy mieli możliwość nam użyczenia zdjęć, pokazania, jak te pojazdy wyglądają, między innymi w muzeach. I teraz, ponieważ tak mało ich się zachowało jeżdżących, no to szkoda jest, może inaczej, właściciel tego pojazdu nie będzie go używał na co dzień, w związku z tym to odkręcanie i zapalanie raz na jakiś czas pojazdu nie jest aż takie uciążliwe. Jak już nam uda się odpalić ten pojazd, no to wszystko, co jest związane z jego sterowaniem, to jest bajka. Przede wszystkim może tak, jeśli chodzi o manewrowanie tym pojazdem na postoju, to ruch kierownicy jest iście rowerowy. No, zresztą Indian zaczynał od rowerów. Iście rowerowy, czyli można bardzo łatwo go przestawiać, prowadzić go na parkingu, czy też wyprowadzać z garażu. Kąt skrętu jest duży. Taki kąt skrętu podczas szybkiej, dynamicznej jazdy oczywiście nam zupełnie nie jest potrzebny. No ale
Mówiąc o manewrowości tego pojazdu, opowiadam o tym, że na postoju jest bardzo wygodny. Jak już wsiądziemy, jak już ten silnik pali, wbicie w biegu, w ruszanie tym pojazdem z tym miękkim, doskonale pracującym sprzęgłem, powiem Wam, że jest absolutnie wspaniałe. Czyli jest to wielka przyjemność uruchomić i potem wejść i rozpędzać ten pojazd. Ten pojazd rozpędza się nieprawdopodobnie szybko. Tak jak były podawane w dawnych czasach informacje na temat tego, reklamowe informacje, jak szybko ten pojazd jest w stanie rozpędzić się do prędkości 90 km na godzinę, to w materiałach reklamowych pojawiała się informacja, że w 5 sekund. Nie mam pojęcia, czy jest to w ogóle możliwe. Ale przy tej masie wału korbowego sądzę, że jeżeli ktoś, kto nie patrzy na to, jakiej wartości historycznej jest ten pojazd aktualnie, tylko w tamtych, dawnych czasach, jeżeli rzeczywiście był w stanie rozpędzić wał korbowy do dużej prędkości obrotowej, to masa tego wału, czyli moment tego wału, pozwoliłby na to, żeby wyczeć ten motocykl i żeby rzeczywiście pojechać. Ma tylko 3 biegi. Pierwszy bieg jest dość krótki. Drugi bieg jest dosyć długi. Trzeci bieg jest praktycznie tylko do kontynuowania jazdy z dużymi prędkościami. Trzeciego biegu, posłuchajcie, prawie się nie używa w takiej codziennej jeździe. Jak jeździliśmy tym pojazdem, jak testowaliśmy, zresztą patrzcie na zdjęcia, które Wam pokazujemy na Oldtimer Bazarze we Wrocławiu. Chcieliśmy Wam wszystkim zademonstrować, że tak, ten pojazd, stuletni pojazd jest doskonały, żwawy i zdecydowaliśmy się na to, żeby wyprowadzić go na plac i pokazać go Wam w trakcie jazdy razem z podczas występów Stantera 13, czyli Rafała Pasierbka. Jak popatrzcie na to, tam nie wychodzimy poza drugi bieg. Powiem Wam, że trzeci bieg był wrzucany przeze mnie tylko wtedy, kiedy chciałem sprawdzić, czy skrzynia pracuje prawidłowo. Natomiast nigdy nie rozpędziliśmy tego pojazdu do takiej prędkości, żeby ten trzeci bieg był naprawdę nam potrzebny. Czyli jedynka, dwójka i w zasadzie tu się kończy przy normalnej eksploatacji tego pojazdu, przy normalnej jeździe miejskiej. Ten trzeci bieg to rzeczywiście musi być jazda wyścigowa, nie wiem, torowa, szosowa, ale gdzieś na takich warunkach, kiedy rzeczywiście mamy przed sobą potężną, długą, prostą trasę. I teraz tutaj jeszcze wracając, skoro tak dużo o tym mówię, słuchajcie, jakiej odwagi musieli mieć ci kierowcy wyścigowi tamtych czasów, że tymi bolidami rozpędzano się do tej prędkości 110 km na godzinę. Kiedy z dzisiejszego punktu widzenia ten pojazd nie ma hamulców. Ten tylny hamulec, no co jest wart hamulec tylny w motocyklu? Gdzie rzeczywiście podczas hamowania tylko przednie koło przylega do gruntu, tylne koło unosi się, w związku z tym siła hamowania, opóźnienie, które możemy dostać z tylnego koła, jest niewielkie. Tu jest przede wszystkim w motocyklu istotny przedni hamulec na przednim kole. Pewnie trzeba umieć go stosować, trzeba być ostrożnym w stosowaniu, ale generalnie on jest najważniejszy. Tutaj tego nie ma. Rozpędziwszy taki pojazd do 100 km na godzinę, co może hamować? Tylko silnikiem można hamować. Tak naprawdę ten silnik to jest to, co hamuje. Tak dawniej w silnikach, jak pamiętam, jak czytałem w Richtera książki o autach i sobie myślałem, co to, jak on to pisze, że idea była taka, po co w pojeździe wyścigowym hamulec? Przecież on nie służy do hamowania, on służy do jeżdżenia, do szybkości. Były to silniki potężne, 8, 12, 14 litrów. Rzeczywiście taki silnik, jeżeli wystarczyło ująć troszeczkę gaz i samochód od razu zmniejszał prędkość. I tak samo jest na tym motocyklu. Tutaj ujęcie gazu i przyspieszanie wyraźnie odczuwamy, czyli ten ruch, hamowanie silnikiem jest naprawdę w tym motocyklu ważne, dobre i jest to chyba jedna z tych głównych idei dotyczących ścigania się na tym pojeździe. Nie ten hamulec, tylko właśnie ten silnik, ta kompresja w tym silniku, która powoduje, że przy braku paliwa silnik rewelacyjnie hamuje. Kierowca wyścigowy w czasie jazdy tym pojazdem musiał pamiętać o jednej rzeczy. O tym, że silnik, żeby prawidłowo pracować, musi być sparowany olejem. Już na początku opowiedziałem Wam o tym, że nowoczesna konstrukcja, że mamy zasilanie pompką. Tak, ale to zasilanie pompką, jak podawała instrukcja, jak podawał producent, była przystosowana do normalnych warunków jazdy. Jeżeli kierowca jechał z dużą prędkością albo jeżeli pokonywał wzniesienia, należało ten silnik jakby dodatkowo dosmarować. Temu służy z lewej strony pompka. Przy zbiorniczku jest pompka, czyli oprócz tego, że od pompki tej mechanicznej idzie smarowanie w obiegu automatu, dodatkowo
w przypadkach takich trudnych, kiedy mieliśmy pod górę, trzeba było dosmarować dodatkowo jeszcze pompką ręczną. To jest ważne w tym motorze, trzeba o tym pamiętać. Teraz ten olej, który ze zbiornika dostaje się na dół, czy to przez ten właśnie tą pompkę, znaczy ten dozownik mały związany z wałem korbowym, czy też poprzez smarowanie ręczne, dostaje się do środka, do silnika, smaruje elementy, spływa do misy korwały, obudowy wału korbowego, czyli do karteru, i w tym karterze ten olej ma tendencję do gromadzenia się. Na tym silniku, zwróćcie uwagę, po prawej stronie jest szklany wziernik. Ten szklany wziernik ma bardzo istotną funkcję. Słuchajcie, przez ten szklany wziernik patrzymy, jak podchodzimy do motocykla, jak go zapalamy, ile oleju jest w karterze, w obudowie wału korbowego. Może się tak zdarzyć, jeżeli długo nie używamy motocykla, stoi na przykład tydzień, powiedzmy sobie, to olej grawitacyjnie może spłynąć do karteru, do komory wału korbowego. Dlaczego? No dlatego, że może się tak zdarzyć, że w dozowniku tłoczek zatrzyma się w takim miejscu, że będzie drożny przepływ, że ten olej pod wpływem grawitacji zleci cały do karteru. I ten wziernik pozwala nam na zobaczenie, o, przemieścił się, jest w połowie, albo na przykład zakrył całkowicie wziernik, czyli tego oleju za dużo, może prowadzić to do awarii. Dlaczego? Ano dlatego, że w momencie, kiedy silnik zapali, z dużą siłą uderzający tłok o taflę oleju może albo ukruszyć tłok, albo może się zdarzyć tak, że czop wału korbowego uszkodzi karter, może się zdarzyć awaria tego pojazdu. Stąd tak ważne jest przed rozruchem silnika spojrzenie na wziernik i zobaczenie, ile jest oleju. Dlatego też między innymi ten pojazd praktycznie cały czas kapie. Dlaczego kapie? Ano bo ten olej, który tam jest na miejscu w tej skrzyni korbowej, on podczas pracy, podczas kiedy normalnie eksploatowany pojazd, on się tworzy mgła olejowa i ten olej poprzez odmew wycieka na zewnątrz. Ten silnik jest cały mokry od oleju. Dzisiejszy ekolog by na to patrzył, na to się powiedział, rany boskie, przecież to jest po prostu katastrofa ekologiczna. Ale my, pasjonaci zabytkowych pojazdów, patrzymy na to całkowicie inaczej. Dla nas to jest po prostu coś wspaniałego, że możemy popatrzeć na silnik mający ponad 100 lat, który tak nieprawdopodobnie dobrze prowadzi się, ten motor, który tak doskonale steruje z tym pojazdem. Mieliśmy olbrzymią ilość roboty, żeby ten motor wyglądał tak, jak wygląda. Dlatego między innymi, że wielu rzeczy brakowało, że musieliśmy szukać odpowiednich wzorów. Wiadomo, że dzisiaj bardzo łatwo, jeżeli mam odległość między osiami, czyli te znam w rozstaw osi, a jednocześnie mam zdjęcia pojazdów z muzeów, to wektorowo na ekranie za pomocą współczesnego oprogramowania jestem w stanie praktycznie na bazie odległości między osiami wyznaczyć praktycznie wszystkie wymiary w motocyklu, które mi są potrzebne. Z dokładnością, powiedzmy sobie, do tego w plus minus w 2 mm. Mówię tutaj o elementach konstrukcyjnych. Także mamy dużą łatwość, ale co z tego, że mam tą łatwość, jeżeli wszystko, czego brakuje, trzeba dorabiać. Kopak w tym pojeździe. No, był tak zużyty, że w ogóle nie można było zastosować tego starego. Musieliśmy w matrycach sterowanych numerycznie na CMC zrobić nowy kopak, nowy półksiężyc, nowe koła. Pracy było co niemiara. To nie jest to tylko, że się wycina. Trzeba wycinać ze specjalnych materiałów te elementy. Potem trzeba obrabiać je cieplnie, żeby miały właściwą twardość. Także pracy mnóstwo, pracy związanej z przednim zawieszeniem, bo ktoś kiedyś widocznie musiał mieć wypadek na tym motocyklu, który spowodował, że przestał być eksploatowany i fragment tego zawieszenia przestał istnieć, potem nawet przerdzewiał. Były problemy związane z układem tylnego hamulca, z przygotowaniem tych wszystkich elementów, które są, z nawet czymś takim jak cięgna Bowdena, i zastanowiłem się, dlaczego tutaj jest w ramie ten zaślepiony otworek. Mnóstwo pracy. Ile to jest mnóstwo? Jeżeli wam powiem, że przy tym motocyklu przeprowadziliśmy około 850 roboczogodzin, to absolutnie się nie pomylę. To jest mniej więcej tak potężny wymiar pracy i współpracy z olbrzymią ilością osób. Tych, którzy pomagają, wysyłają zdjęcia, tych, którzy informują o tym, że gdzieś coś takiego widzieli, tych, którzy mówią, że gdzieś tam mają jakieś stare zdjęcia, które też z tym pojazdem się zachowały i na podstawie tych zdjęć można sprawdzić kompletację. Słuchajcie, ten resor, ale zwróćcie uwagę, przedni resor i od razu
razu błotnik dzielony. Patrzcie nawet na samo to, ile trzeba było poświęcić pracy, żeby przedni element i tylny element błotnika zgadzały się co do linii, żeby ten zarys był taki idealny. A wcale to nie jest proste, bo zwróćcie uwagę, że przednia część błotnika jest ruchoma względem tylnej części. Przednia część błotnika chodzi razem z kołem, tylna część błotnika trzyma się w zawieszenia. Także roboty mnóstwo, ale olbrzymia jest satysfakcja, kiedy się pracuje przy takich rzeczach, kiedy się dochodzi do tego, w jaki sposób ten rozrząd jest, jak wygląda w aparat zapłonowy, że przetrwał w aparacie zapłonowy oryginalny kondensator z tamtych czasów, który działa. To są rzeczy, które dają takim ludziom jak ja. A skoro wy ten film oglądacie, to takim ludziom jak wy, olbrzymią satysfakcję, że coś, co jest tak wiekowe, tak dokładnie wiek przeżyło, że to dalej jest sprawne, że zachowało się. Niezwykła dla mnie przyjemność, że miałem możliwość jeździć na tym, że miałem możliwość sprawdzić, jak to działa i że mam możliwość opowiedzenia wam o tym pojeździe. Serdecznie was zapraszam, rzućcie sobie też okiem na materiał filmowy, który zamieściłem na kanale YouTube kilka lat temu. Kiedy ten pojazd dopiero przyjechał, porównajcie, jak on wyglądał wtedy, jakie były moje marzenie, jak ja szybko to zrobię. Wydawało mi się, że a co tam, w rok czasu ten pojazd będzie jeździł. Okazało się, że minęło 7 lat, żeby przywrócić mu pewną sprawność. Ale jest w pełni sprawny. Posłuchajcie tembru jego silnika. I do zobaczenia w następnym programie. Ja.